He'll chop and slice you, cut and dice you, eat you up whole. Dziękuję, Geralt, za to i za to, co mi powiedziałeś w porcie. Powinienem był ci to powiedzieć już dawno temu. To co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. Na długo i szczęśliwie przyjdzie jeszcze czas. Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żyjemy w okrutnym świecie, Geralt. Trudno w nim robić plany. Jeszcze trudniej w nie wierzyć, nawet jeśli się bardzo chce. Przed chwilą byłaś w zupełnie innym nastroju. Pstryk! Iskierka zgasła. Nie przejmuj się mną, Geralt. I błagam, uważaj na siebie. Jadę szukać Ciri. Jestem już blisko. Albo jej, albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie wiedźmini i czarodziejki są mile widziani. Kaer Morhen. Dawno mnie tam nie było. Zatem do zobaczenia. Będę tęsknić. Bardzo. Ja też. W zasadzie kontynuacja miłości z Wiedźmina 2, nieprawdaż? Woda kolońska, ostry pot i końska maść na ból stawów. Dijkstra. Ach, te wiedźmińskie zmysły. Nic się przed wami nie ukryje. Przed tobą też, jak widzę. Odczepisz się kiedyś ode mnie? Kiedyś. Jak już nie będziesz mi potrzebny. Ach, Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Ooo. Cholerny świat z grubej. Ale nie można mu odmówić rozsądku, jeżeli Triss i Yennefer mają być bezpieczne. Znaczy obie sobie potrafią radzić na pewno, ale na dłuższą metę, jeżeli już obieramy strony. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Jasne, że pomogę. Cholera. Niech to szlak. Pewnie, że pomogę. Nie zabijam królów. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny.
Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Gówno prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek, dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Trudna sprawa, bo tak naprawdę to by się go chciało ukatrupić. Wiadomo, że to gnój. Nie. Ale to nie jest sprawa, którą Geralt powinien się zajmować. Może w jakimś momencie uznam, że... jest to grzechu warte. Teraz się muszę ubrać, bo rękawice i buty zgubiłem przy tym spotkaniu. Ostatnim. Średni pancerz. Pancerz egzekutorów Wiecznego Ognia. On... ładne odporności. Ale słabszy jest zresztą od tego, który noszę. No tylko te trzy sloty to bardzo jest zacna rzecz. Bo przy solidnych znakach to można by nieźle o Igni podnieść o 15% na przykład. To samo z Irden albo z Quenem, moim ostatnio ulubionym. Na przykład. Ale wszystko w swoim czasie. Swoją drogą, jaki ja tutaj dźwigam? Tak, też Quen tutaj dźwigam. No, przedmioty z trzema slotami są zacne. Tak jak ten Mieczysław tutaj. Czy ja się przyglądałem temu? Proszę, proszę. 14 poziom. O, rany. Ciekawe. Miecz księżniczki Xanti. No tak, to broń stalowa, ale ta wyraźnie jest lepsza, mimo że... musiałbym naprawić oba te miecze i sobie wtedy porównać. Wydaje mi się, że Gwestok oferuje większe obrażenia, ale... dużo by myśleć, dużo by gadać. Zerknę tylko, czy się przytrafiła jakaś notatka tu może ciekawa, nowa? Niespecjalnie. To co? Trzeba sięgać po kolejne zadania. Skellige? Kwestia sprawdzenia, czy Ciri przebywa w Nowigradzie, jeszcze nie została zamknięta. No tak, Dudu. Za to trzeba się brać. Ale skoro już tu jestem, może bym sprawdził tamtą wysepkę sobie. Gdzieś tutaj, w pobliżu latarni, powinna być łódź. Może nie tak blisko, może odrobinę dalej, ale na pewno jakaś tu jest. Więc przebiegniemy się, kto wie, może coś odkryje. Może coś, ale ładnie ten Nowigrad wygląda. Ja wiem, może ja się zachwycam czymś, czym nie powinienem się zachwycać. Jeszcze jeden koleżka tu się zbliża. Ależ ładnie. Zastanawiam się, czy tu... jakieś gniazdo nie jest obecne, ale chyba nie. Chociaż kto wie. Widziałem tam narzekania trochę na czacie, jak za często Igni używałem, że to jest nużące.
Quen państwu się bardziej podoba? Najbardziej to by się państwu pewnie podobał, jakbym wymiatał mieczem nieustannie i skutecznie. Staram się połączyć jedno z drugim. Jednak lubię te znaki, więc... Jest i statek, wspomniany wcześniej. No, śmiało, Geralt. Nie chcemy się tu... Czasami tak jest, takie zabawy Geralta ze mną. Spariuję zaraz. Udało się. Zajęło to więcej czasu niż bym chciał. No właśnie, takie małe drobnostki, które mogłyby się poprawić z czasem. Ale to już przy Wiedźminie 4 zakładam. Jak myślicie? Jak zrobią z tym Wiedźminem 1? Zrobią takiego remake'a 1:1? Nie zmieniając w ogóle obszarów, rozmiarów, tylko ulepszą to, co było. W sensie zrobią to od nowa, ale przy tej samej skali? Czy pokuszą się o jakieś dodatkowe rzeczy? Mam nadzieję, że się pokuszą, ale wiecie, z tymi remake'ami to często deweloperzy boją się na jakieś odważne ruchy, bo to nie jest to... Wierność oryginałowi niestety czasami potrafi się obrócić przeciwko twórcom, nie? I przeciwko graczom przede wszystkim. Ja bym chyba zdecydowanie wolał, żeby deweloperzy sięgnęli po jakieś nowe rozwiązania. Pozwolili, jakby poprzestali oczywiście na tej fabule, rzecz jasna. No proszę. O! I tu coś jeszcze jest. Kontrabanda. Nic tu nie pływa? No to wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się do tej łodzi wejść. Kontrabandy chyba potwornie dużo jest na Skellige, co? Narzędzia płatnerskie. No, jakoś nie mogę podpłynąć z właściwej strony. A, mamy to. Te same kamienie runiczne były i tu, i tu. Dobra nasza. Tu skarb wyłowiony. Bo zakładam, że Wiedźmin 1 będzie... Znaczy, że Wiedźmin 4 to będzie to, co mieliśmy do czynienia... To, z czym mieliśmy do czynienia w Wiedźminie 3, ale w wersji lepszej, nowocześniejszej, większy świat. Może trochę skradania się? Tutaj nie ma. Może trochę wspinaczki, której tutaj brakuje? Nie? Takie rzeczy. I przede wszystkim piękny świat. Jak Redzi potrafili na Red Engine zrobić takie cudeńko, to wyobraźcie sobie, co zrobią na Unrealu 5. Już się nie mogę doczekać. Chyba na żadną grę tak nie czekałem jak na to. Może na Cyberpunka kolejnego na Unrealu 5 byłbym skłonny poczekać, ale... Aha, tam coś się... Jakaś szkarada się kręci. Co to jest? Jakiś ptaszor. Tak czy inaczej. Kuroliszek chyba. Bazyliszek. Tak jest. Nie lubisz tego, co? No, te paskudy uwielbiam. One płoną jak szalone. Mutagen z bazyliszka? Jad bazyliszka?
W kamień mnie nie zamienił, więc chyba trzeba się cieszyć. Kogo on tu przyniósł ze sobą? Długi pazur. Łucznik z Verden, tak? Łucznika tutaj przyprowadził. Myślę, że na takim statku może być coś ciekawego? Wypadałoby sprawdzić chociaż. O, proszę. Ach! Kian zamustrował się na latającym jeleniu i pływa w charakterze ochrony. Za tłustą sakiewkę nowigradzkich koron kapitan zgodził się, by zakwaterować mnie w jednej kajucie z Wiedźminem. Wszystko zgodnie z planem. W sumie to bawi mnie ta wyprawa. Dobrze, że nie zleciłem porwania jakimś silnorękim. Sam zrobię to subtelniej. Ostrożny jest. Nie dam rady go uśpić podrzuconym za trudnym jabłkiem. Pozostaje zaklęcie bezwładniające i teleport. Mam tylko nadzieję, że nie wyrzuci nas na środek Wyspy Świątynnej. Źródło mocy, która bije w laboratorium, wypacza połowę moich teleportów. Odporność na zaklęcia psioniczne na bardzo wysokim poziomie. Czas potrzebny na pełne spenetrowanie układu neurologicznego ponad kwadrans. Jeszcze chwila i Wiedźmin będzie gotowy do transportu. Teraz tylko trzeba zatrzeć za nami ślady. Może by tak mała zmiana pogody. W oczekiwaniu na sprzyjające warunki atmosferyczne przejrzałem jego rzeczy. Wielce interesujące szpargały. Mapa Est Tayar, schematy elementów ekwipunku Elfiej Prowinencji, dopisek na marginesie, nader ciekawy szkic kuszy jednoręcznej, używana prawdopodobnie podczas polowań na drakonidy czy ornitoreptyle. Dopytać podczas przesłuchań. Potwierdzono moją tezę. Wiedźmini ze Szkoły Kota używają elfickich broni i pancerzy. I uwaga, zapiski Sigmunda Glogera. Widać, Wiedźmin ma coś wspólnego ze zaginięciem słynnego profesora. Nie wiem, czy nie przesadziłem z kumulonimbusami. Nie ma co czekać, czas na ewakuację. Z chmurami. Kusza wiedźmińskiego cechu kota. No ładnie. Zobaczmy. Czy ja to zobaczę? Czy ja to mogę zobaczyć? Glosariusz, rzemiosło. No, mamy bełty. Wydawało mi się, że jeszcze, że kuszę znalazłem? To się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że tu będzie jakiś miecz wiedźmiński albo coś w ten deseń, ale muszę buty niedźwiedzia poszukać, takie trochę, właściwie nawet nie, bo teraz wyśmienite to jest chyba poziom trzeci, ulepszone to poziom drugi. Ja muszę poziom pierwszy odnaleźć, to już powinienem dawno szukać, ale na razie nie mam szczęścia. Zobaczę. Tu jeszcze ten, czy tu jest kota? Nie, jest kota, ale chyba ten to już miałem, co? Też wyśmienity. Co my tu mamy w pancerzach? Ładny napierśnik, ale to chyba pancerz będzie ciężki. Zdecydowanie. No to na razie nie ma co. Nic lepszego nie znalazłem niż to, czego używam. Pomijając oczywiście wyśmienitą zbroję cechu niedźwiedzia. I ta zbroja Siadal może być interesująca. Tylko nie jestem do końca pewny, czy to jest lekki, czy to jest średni pancerz. Lekki rynsztunek, no to też nie do końca dla mnie. No dobrze. No dobrze. Wybaczcie, że sobie tak przejrzałem tutaj. Wiem, że to trochę czasu zajmuje. Tu chyba niżej nie zejdę. Trzeba by spróbować. O właśnie. No, ten pokład jest cały zalany, ale nie ma zejścia niżej z tego, co widzę. Może spróbuję opłynąć to dookoła. Ostatecznie wezmę sobie orkę. Ale wydaje mi się, że to jest barka. Że ona tam za bardzo nie ma dolnego pokładu. Ale tak na wszelki wypadek. Z tej strony popłynę. Przyjrzę się temu uważniej, by odkryć dokładnie to, czego się spodziewałem.
Jeszcze zerknę, tam na końcu nie ma jakiejś wyrwy? Nie ma, absolutnie. No dobra. A za chwilę jeszcze sobie rzucę okiem na mapę i zastanowię się, dokąd płynąć stąd. No najwyższa pora wrócić do Priscilli, co? Czwarta rano, wschód słońca nad Nowigradem. Czy mogłoby być piękniej? Mogłoby być, gdybym miał, nie wiem, Triss na łódce ze sobą? Wtedy byłoby piękniej, ale tylko wtedy. Wybiorę się do Priscilli. Wydaje mi się, że tu jeszcze może być jakiś zleceniodawca po drodze. Mam nadzieję, że też uda mi się wysiąść z tego statku. Tutaj chyba jest... albo to jest port, albo fragment portu. Wolałbym się nie wspinać gdzieś po murach, żeby się do Nowigradu wedrzeć. Czy tam jakieś interesujące rzeczy? Może sprawdzimy sobie ten rejon. Tak, tu wyraźnie jest nadbrzeże. I chyba bez problemu można by było wysiąść. Popłynę jeszcze kawałek dalej. A, zresztą. Daleko tam jest. Ciekawe, że ten statek tutaj taki na mieliźnie osiadł. Bo chyba tak jest właśnie. Może tam też jest coś ciekawego. Z tej strony do Nowigradu jeszcze nie wpływałem. O, rany. Chyba się tu płcizna zaczęła. Ciekawi państwa tamten statek? Mnie też. Nie zwracałem na niego uwagi nigdy wcześniej. Jest jakiś dolny pokład tutaj chyba. No nie, to jakaś dziura tylko w pokładzie. No dobra, interesujące, ale niewiele warte. Śmieci. Ale zakładam, że tędy do Nowigradu wejdę bez problemów, co? Nawet chyba nie potrzebuję specjalnego glejtu, żeby się dostać. Inna sprawa, że go mam na stałe, więc... Mam nadzieję, że Priscilla wstaje o 4 rano. O cholera. Nigdy się nie nauczycie. No. Należało się spodziewać bandyty na nadbrzeżu. Na zdrowie. Chyba to było kichnięcie. Double size. Zdaje się, że w porcie można było też na pięści walczyć gdzieś. No pal licho. No proszę, tutaj coś jest. Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Zmierz się ze mną! Wstawaj do walki! Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo! Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie... Jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzy. Tak? Tak, boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś wiedźminem. Lepiej idźcie do domu, prześpijcie się, jutro też będzie dzień. Masz rację. Nie wiem jak wy, ale ja jestem śpiący. Nic tu po nas. Jesteś? To będzie cud, jak mi się tego ciołka uda nie zabić.
No bo on się prosi nieustannie o łomot, ale to nie znaczy, że musimy mu ten łomot spuszczać. Widziałeś nie? ten pusty statek w porcie? Ej, yeah. Siwy, chodź tu! Nikt nie wie, skąd się tam wziął i do kogo należy. Masz siwe włosy jak moja babcia. I tyle masz do powiedzenia? Chodź tu! Co? Mnie się widzi, że ja czegoś nie rozumiem. Mówią coś o tym pustym statku, co? O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Biedak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Wpierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Geralt, jeszcze. Coś mi się zdaje, że to jest okazja, żeby dostać łomot. Albo żeby kogoś... Ktoś uciekł przed bandytami, a my go będziemy ścigać teraz, co? No dobra, miejmy to na uwadze. Żaden z nas naiwniak, nie? Umie, no, ten asortyment najbogatszy. Tu nie czuję nic. Ciekawe. Tak się wczoraj schlałem, że jeszcze mi się we łbie kręci. Pobieg w kierunku portu, nie? To raczej nie jest właściwy kierunek. Nie? Tu nic nie wyczułem. Szlam z kanałów i zapach krwi. To jest coś, co powinienem jednak wyraźnie poczuć i to dosyć szybko. Tutaj nic. Nic, nie, nic. Tu by nie polazł. Wiedźmin coś pomylił. No cóż. To mi nie dali szansy się wykazać. Tak pomyślał, że jak wyjdę chociaż odrobinę poza zasięg tego. Chciałem się po prostu upewnić, czy poza tym okręgiem jeszcze jest może być takie miejsce, które mógłbym wyczuć. No ale cóż. Jest jak jest. Ja chyba sprzedam trochę szajsu, bo mam tego co nieco. Wyglądasz znajomo. Obiłem ci kiedyś gębę? Może bym się też wybrał do kowala i ponawrawiał rzeczy hurtem. Patrzcie, panie, jakie śliczności. Co ty, córki sprzedajesz? Czy ryby?